Siemano, siemano, witam wszystkich. Kurwa, coś się dzieje, coś się zbiera. Już w dzień była taka masakra, naprawdę. Było po prostu tak mega ciemno, jakby była noc. I była mega burza. I lało niesamowicie, ale teraz jest kurwa tak zimno. Ja sobie spalę tylko fajkę, ale kurwa znowu się zaczyna to samo. Robią się dymy. Czekajcie. Spalę sobie i zaraz spadam. Matko boska, kleje! Znowu się zaczyna. Chyba mać. Nie no, idę stąd, kurwa. Nie. Zaczyna lać, jest burza. Kurwa, nie. Zobaczcie, jak leje. Kurwa, ale zacina. Ach, jaka masakra. Dobra, spadam stąd. Jezu, ale jak to cięło. Jeszcze położyłam sobie ręcznik, bo tak. Ja pierdolę. Ale zacina, zobaczcie. Nie wiem, czy to widać, czy nie widać, ale zajebiście, kurwa, widać. Kurwa, czekajcie chwilę. Bo muszę te drzwi dobrze zamknąć, bo to kurwa zacina w chuj. Matko boska, i to tak chwila moment było, nie? O Boże Święty, jestem załamana. Aż cały ten ekran jest. Kurde, teraz coś mi się powiększyło, nie wiem czemu. O, teraz dobrze zmniejszyłam. Nie wiem, czy słyszycie, ale jest masakra. Nie wiem, czy tu widać. Kurwa, jeszcze dawno już tak nie było, żeby tak lało. Dobra, kończę to palenie. Nie powinnam palić w środku, no ale weszłam tylko dlatego, że zaczęło tak mocno lać, bo ja myślałam, że jest okej. Okay. No kurwa, był moment taki, że było wszystko w porządku. Ale nie wiem, co... Kurwa, no ja pierdolę, ale się odwaliło. Ja pierdolę, ale wszystko... W ogóle nie ma nic z tego, co by tam... Nie ma nic, kurwa, no nie ma nic. Patrzcie. Nie no... Kurwa, te wszystkie rzutkiewki, to wszystko to poszło w pizdu. Jezu, ja nawet tutaj czuję, że jest mega mokro. Nie, to wszystko wlatuje do środka. Ja pierdolę, co to się w ogóle dzieje? To jest jakieś kurwa, jakaś masakra, jakaś ulewa. Brak słów. O Boże Święty. Ale to już drugi raz dzisiaj, bo już wcześniej też tak było, nie? Ja pierdolę. Coś jest nie halo. Boże, co ja mam ten? Koszulkę muszę poprawić. Bo już nawet na to nie zwracałam uwagi. Dobra, słuchajcie, czekajcie. Ja już nie wiem, po co ja tutaj przyszłam z tym papierosem. No przyszłam, no bo kurwa zaczęło lać i zaczęło się dziać nie wiadomo co. Jakiś hardcore. Odnośnie wczorajszego meczu. Oglądaliście czy nie oglądaliście? Ja obstawiałam Anglię, oczywiście obstawiałam Anglię. Powiedzmy, że w pierwszej połowie, tak jak ja obserwowałam, ja nie jestem jakimś tam w ogóle znawcą, jeżeli chodzi o piłkę nożną. Nie oglądam, oglądam tylko i wyłącznie jak gra Polska. Ale no ponieważ to był finał, no to obejrzałam, tak? Obejrzałam też ten wcześniejszy mecz Anglii, gdzie było 4-0 i tam, gdzie był ten karny, gdzie tam wiele osób pewnie miało jakieś tam spekulacje odnośnie, nie wiem, jakieś tam zastrzeżenia odnośnie tego karnego. Ale ja byłam za Anglią i byłam święcie przekonana, że Anglia wygra, słuchajcie. Ale no niestety, Boże, ja mam cały mokry ekran. Ja pierdolę, ale to nadaje. Nie wiem, co jest, ale w ogóle kanały mi nie działają, patrzcie. Brak sygnału. Grubo, grubo. Gdzieś tutaj burza jest. I znowu się, kurde, będą działy różne cyrki. I znowu się coś zadzieje. Znowu coś będzie nie tak.
No, dobra, słuchajcie, odnośnie tego meczu wczorajszego, naprawdę, ja byłam przekonana, kurwa, już tak byliśmy bardzo zaspani, jeszcze Arab o 3 w nocy wstawał, miał wstać, no to ja mówię, kurwa, idziemy spać, no, ale dobra, byliśmy przekonani, że to się skończy po tych 90 minutach, ale oczywiście nie, dogrywka. 30 minut, dalej nic. Później te rzuty karne, Matko Boska, te rzuty karne. No masakra, no byłam za Anglią bardzo, ale Włosi też nie byli źli. Powiem wam, że pierwsza połowa moim zdaniem była dla Anglii. Anglia bardzo dobra obrona, w drugiej połowie zaś można powiedzieć, że większa część tej drugiej połowy była na stronie Włochów, czyli Włosi ciągle rozgrywali swoje akcje. Ja w ogóle nie jestem w temacie, więc ja tam będę, wiem, nie jestem w temacie, więc będę gadać nie wiadomo jakie bzdury, ale takie z moich obserwacji, jako zwykły widz, no to mówię wam, kurwa, i teraz mam włosy mokre, wyglądam jak debilka. Nie chcę tak wyglądać. No dobra, i tak już z tym nic nie zrobię. Także, słuchajcie, Jezu, nie wiem, jak ja mam to ustawić. Także jeżeli chodzi o wczorajszy mecz, no naprawdę, no, szlak nie trafiał, że ten mecz po prostu tak się rozegrał. Być może moim zdaniem, ale to za chwilkę wam powiem, jeszcze tak sobie tam pogadam o tym meczu. Moim zdaniem pierwsza połowa dla Anglików, druga połowa bardziej dla Włochów. Jak zszedł z połowy ten taki bardzo znany, ten włoski zawodnik, zapomniałam na Z. Kurwa, nie znam. Zapomniałam, uciekło mi z głowy. To wszystko tak się po tym, nie wiem, Anglicy tam zaczęli coś tam rozgrywać. Ale mimo wszystko, mimo tego, kurde, jak ja wyglądam, nie chcę tak wyglądać, Boże. No, i tak dobra, źle wygląda, mam wyjebane. No, i druga połowa. A później, dobra, druga połowa, tak. Przede wszystkim dla Włochów. Jeżeli chodzi o Anglików, to bardziej pierwsza połowa. Dobra, jeżeli chodzi o dogrywkę, to tak już wiem, że nie mieli mocy, nie mieli tego w ogóle tej taktyki takiej do końca, tylko to, co się uda, to się uda. Bo już byli bardzo zmęczeni, jedna i druga drużyna. Ja wiem, no każdy bardzo się starał. I w tych karnych. Karne to kurde, to już w ogóle to są takie rzuty. Takie rzuty, no kurwa, no. Albo się uda, albo się nie uda. No proste, nie? To jest losowe. No to jest. Jak wyjdzie, no proste, no. Ale kurwa, no. Najbardziej mi wkurzyli, już nie powiem kto, ci co tam właśnie te karne, nie wiem, zdziałali, te wiadomo, niby Anglicy, ale no o czarnej karnacji, więc no oni przede wszystkim no przegrali to wszystko, ale nie jestem z żadną rasistką, ani nic tych, nic jeżeli chodzi o te kwestie, tylko po prostu no naprawdę no brak słów po prostu. Naprawdę brak słów, co oni odjebali. Byłam zażenowana po prostu tym. No ale dobra, no i tak Anglicy, kurwa, drugie miejsce, to powinni się cieszyć z tego. Moim zdaniem to wyszło tak, ponieważ no Anglicy w tej ostatnim meczu po prostu być może niesłusznie dostali tego karnego. To była taka karma, karma.